3, 2, 1, go. Dobra, ładnie upchane, ale zauważyłem, że strzeliłem sobie w kolano, albo i sobie nie strzeliłem w kolano. Bo pod normalną baterię powinna być zimna z prawej, ciepła z lewej. Nawet mam przecież napisane na ścianie, bo sobie opisałem to wcześniej, żeby się nie zarąbać. Nie wiem, jak jest w zestawach podtynkowych, bo teraz wypuściłem na odwrót. Ciepłą wypuściłem z prawej, a zimną z lewej. Tutaj minięcie na trójnikach, jak robiłem, to się gibnąłem na kurczę tych stronach. To ja muszę zapisać sobie, żebym pamiętał, że to jest zimna, a to jest ciepła, bo wiecie, później w ferworze walki zamarzę jeszcze te dziury, chociaż chciałem to zostawić do sprawdzenia na ciśnieniu, ale może w ferworze walki bym zamazał, później bym dochodził w głowę, która jest która, chociaż bym się na filmach cofnąć. No ale myślę, że w zestawach może to nie mieć znaczenia, bo tu ciepła idzie od dołu, a zimna idzie od boku. Ciekawe, jak będzie w zestawie prysznicowym. Ale prysznicowy się dużo nie różni od wannowego. No wyłaź! Prysznicowy się dużo nie różni od wannowego, bo tu też macie przełączenie na słuchawkę i na deszczownię, a tu macie na słuchawkę i na wylewkę. Więc to jest praktycznie to samo. I tu jest zimna z prawej, ciepła z lewej. No to jest źle. No to jest źle, będę musiał minąć te rurki gdzieś tu po drodze. Bo tu z lewej jest ciepła, z prawej jest zimna, tak jak Bóg przykazał. A ja zrobiłem tak, jak nie powinno być. Ajajajajajajaj. Zawsze coś. Poradzę sobie z tym. Taki problem to nie problem. Jest gdzie, że tak powiem, rozkuć i się ominąć rurkami na 24, na ścianie 24. Zaraz się biorę za to i podejrzewam, że to też zaraz. Podejrzewam, że to też dziś zrobię i osadzę. Tylko dokończę jeszcze tu. To ustawię sobie, opianuję. Złączkę zakładam, tam zostaje tak jak jest i biorę się za ten zestaw. To nie jest takie... Wsadź, wyjął i rogalik. To muszę już wszystko zagiąć. Znaczy, musi być zagięty ten, wyjście na wylewkę i z dołu wyjście na słuchawkę. Musi już być wygięte i zamocowane teraz, bo później nie będę miał jak. Więc muszę to wszystko już teraz zrobić w odległościach takich, żeby mi pasowało. Tu musi być dycha. Więc muszę delikatnie odjechać tym na bok. Ale tu mam elegancko środek. Więc tylko muszę tym delikatnie, wiecie, tak odjechać i będzie dycha. Ale tu mi się nic nie zmienia, więc to mogę zagnieść. Tu mam podłączenie do ciepłej i teraz zrobić do zimnej. Tylko problem jest taki, że nie mam do zimnej kątowego podejścia. Muszę to z prostego jakoś zrobić. Tu z prostego to nie problem, bo sobie wydnę duży łuk i to zrobię. Gorzej z tym, żeby się minęły. Jednego kątowego mi zabrakło podejścia. Kuźdę. No do sklepu już nie pojadę. Chyba, że zostawię to do jutra, ale zaraz zobaczę, czy się zmieszczę z prostym. Bo jakbym się zmieścił z prostym i bym zrobił z tego kolanko, no mam 10, to tutaj jeszcze powinienem się zmieścić. Czyli rurka. I tu powinienem zejść w dół. Rurki tak nie wygnę na ostro w dół. Bo złapię kąt taki. No może i zrobię. Dobra, zaraz będę kombinował. Kurczę, no jednej kątówki nie mam. Kurczę, kolanek to mam od groma. Trójniki mam, podejścia mam. Nie mam tylko kątowego. Znaczy mam GW-szki, a nie mam GZ-ki kątowej. Jednej sztuki. Mógłbym, wiecie, tu kolanko wkręcić nyplowe, bo mam.
I wtedy wkręcę, a może i zrobię to na kolanko nyplowe, bo mam kolanko nyplowe i wtedy to wkręcę proste. No, nie będę kombinował z wyginaniem peksa w tak mały łuk. Zrobię to na kolanko kątowe. Także pewnie mi zaraz bateria zdechnie, to dzisiaj już nie pokażę, ale zobaczycie w następnym dniu, jak to będzie wyglądało zamontowane już. A dla Was to może pewnie będzie i w jednym filmie. No i dobra, ustawione. Powiem Wam, że nijak ma się ta libelka, która jest tu, do tego, co ustawiłem na tym korytku, w sensie pion i tu linia, żeby Wam nie odstawało w żadną stronę. Na metrze 20 mam chyba 2 mm różnicy, bo to, że tak powiem, olałem temat, ale zobaczcie, jak jest na libelce, która jest od producenta. Gdybym na nią ustawił, to na bank by było, ta kuweta by była krzywo osadzona. Także jedno i drugie lekko zapianowałem z tyłu. Niech to sobie staje tam na tych łączeniach, niech ta pianka zwiąże, żeby mi się oparło. Ale powiem Wam, że wkurzony jestem, bo walczę o tą drogę, żebym mógł samochodem dojechać, bo od grudnia nie mogę samochodem tu wjechać oczywiście, bo kopali wodę i rozgrzebali całą drogę. Oczywiście jest bagno, jak nie wiem. I teraz gdzie nie dzwonisz, to ci nie mają pieniędzy, to ci nie mają, żeby poprawić, to ci nie uwzględnili, żeby cokolwiek z tą drogą robić. I taka jest przepychologia. Gminna droga, a ja muszę o to walczyć, żeby cokolwiek zrobili, żebym mógł samochodem wjechać. Ręce opadają, naprawdę. Jeden spycha na drugi, urząd na urząd, człowiek na człowieka i tak dalej. A najlepsze jest to, jak jest gość w gminie, który jest odpowiedzialny za inwestycje. I teraz z nim gadałem niedawno. I tak Wam powiem z ciekawości. Dzwonię do niego i on mi mówi, że oni nie mają pieniędzy, żeby to zrobić, bo to będzie kosztowało około 100 tysięcy, żeby wysypać trochę tłucznia. I mówi, żeby to utwardzić, tylko tak, żeby osobówka jechała, to będzie kosztowało około 100 tysięcy. Ja mówię do niego, proszę pana, po pierwsze to nie 100 tysięcy, bo mówi, ja nie jestem pierwszy lepszy z łapanki. I tak mówię do gościa. Ja mówię, nie jestem pierwszy lepszy z łapanki i dzwoniłem do firmy, która się zajmuje utwardzaniem dróg, bo mam znajomego, który się tym zajmuje. I powiedziałem mu, jaka jest długość drogi, jaka jest szerokość i na ile by to wykorytował, żeby to utwardzić gruzem i tłuczniem na wierzchu. I on mi powiedział coś około 50 tysięcy. Wykorytowanie na 30 cm głęboko, najpierw gruby gruz, a później na wierzch trochę drobnego tłucznia, żeby to jakokolwiek przypominało drogę. Powiedział mi za ten kawałek 50 tysięcy, więc niech mi pan nie mówi, że to kosztuje 100 tysięcy, żebyście w jakiegoś gruzu nawieźli, który macie i tak z rozbiórek domów, który jest pod lotnisko. No i gość, wiecie, zająknął się, bo chyba zobaczył, że nie jestem palcem robiony i mówi do mnie, o, ile tam jest metrów? Spojrzał na plan. No faktycznie, jest mniej metrów, to może i by tyle kosztowało. Ja mówię, i mówię, na 30 cm on to wyliczył, a ja Was proszę, żebyście chociaż 10 wybrali tego szlamu z wierzchu i czegokolwiek nawieźli, żebym ja mógł wjechać samochodem. I dopiero zaczął gość, wiecie, normalnie gadać, bo widział, że że wiem, o co chodzi, no po prostu. Ale zobaczcie, jak ludzie lubią w konia, no, rzucą jakąś kwotą, myślą, że ktoś to łyknie, oni nie mają tyle pieniędzy i tak dalej. Ręce opadają, byle od siebie, byle nie dać, a przecież to nie są jego pieniądze, tylko są pieniądze gminy, które ja też tam łożę, bo też płacę podatki za tą pieprzoną ziemię. Kurde, uruchomiłem się, bo się jak się człowiek może nie wkurwić, jak nie mogę od 2 miesięcy wjechać na działkę. Wszystko noszę cały czas, kurwa, rękoma. To ostatnio, co mogłem wjechać tylko przez pole, co było sucho, a teraz znowu pokropiło i już nie mogę wjechać. To ja teraz będę czekał. A on jeszcze na pogodę zaczął zwalać. Wie pan, bo mamy taką pogodę, jaką mamy, deszcze padają i jest błoto. Ja mówię, panie kochany, jak pan mi będziesz zwalał na pogodę, to za chwilkę będzie, że za zimno było. Teraz wcześniej, bo się zwalali, że jest mróz, nie mogą dotknąć, bo zamarznięte. Teraz, że woda, bo deszcz pada. Cały czas jest coś, tylko nie oni są winni. Ja mówię, było okienko pogodowe ostatnio 4 dni. Mogliście coś zrobić? Nie zrobiliście nic. Ja wiem, że ja nie jestem jeden. Ja nie jestem, wiecie, pępek, żeby koło mnie skakać. No ale ja tu od 2 lat walczę o tą drogę. Także, ale teraz już dzwonię i jadę z nimi na ostro, bo już mam ich dosyć. Mam ich dosyć i nie będą mi mówić, że coś kosztuje 2 razy tyle, co kosztuje rzeczywistości, jakby miało być zrobione porządnie, a nie tylko tyle, żeby coś tam nasmarkać na tą drogę. Kurna, po prostu. A najlepsze jest to, że gość mi mówi, że ci, którzy rozkopali to, bo robili wodę, oni powinni to sprowadzić do poziomu sprzed rozbiórki. Mówi, no przecież oni zebrali tam i tą i można wjechać. Ja mówię, gdzie tu osobówką wjedziesz? Gdzie tu osobówką można wjechać w to? Przecież jakbym tam nogę postawił, to bym po kolano wpadł. I on mi mówi, że oni nie zniszczyli drogi.
że powinni ją doprowadzić do stanu sprzed. Ja mówię, proszę pana, stan był przed taki, że ja wjeżdżałem samochodem. Stan po jest taki, że ja nie mogę wjechać samochodem. Więc niech mi pan głupot nie gada, że droga jest doprowadzana do stanu sprzed. Zadzwoniłem do drugiego, który jest wyżej nad nim. Powiedział, że podjedzie zobaczyć, jak ta droga wygląda. A jeszcze od innej osoby wiem, która pracuje w gminie. Wiecie, oni nawet nie wiedzą, że rozmawiają nieraz z ludźmi, którzy znają ludzi, którzy pracują w gminie. Wcześniej inny gość odpowiedzialny za drogę był, dzwoniłem do niego i mówił, że tutaj byli, oglądali tą drogę i była, no wtedy były roztopy, było dużo wody. Powiedzieli, że jest dużo wody, nie będą nic robić, tylko poczekają, aż to obciągnie. Ja powiedziałem, no naturalne, ja też nie chcę, żeby ktoś mi tutaj w błoto ładował towaru, no bo to się rozejdzie w tym błocie i nic z tego nie będzie. Także jak najbardziej uzasadniona ich sprawa. Ale zadzwoniłem do gościa, który pracuje w gminie i powiedział mi, co ty, przecież oni tam nie byli. Ja mówię, to kto był? Mówi, nikogo nie było. Wysłali jednego takiego pracownika, żeby zobaczył. On przyjechał, powiedział, że woda jest w drodze. Tak łżą, łgają i oszukują ludzi. Powiedzieli, że byli, czyli jakiś tam kierownik z jakimś tam zastępcą kierownika, że byli, że widzieli, a wysłali tylko pracownika, żeby zobaczył i wrócił, powiedział im, co jest. On im podobno zdjęcie zrobił telefonem i wrócił. Także w dupie mają interes człowieka. Ty masz płacić i płakać, a jeżeli coś od nich chcesz, to nic nie dostaniesz. Tak jestem wkurwiony, że szok. Weź se, człowieku, trochę tynku naciągnij i się odstresuj, bo ręce opadają.